Gra edukacyjna, Puzzle Znajdź Mamę. Jest to seria gier dla najmłodszych dzieci już od drugiego roku życia, od wydawnictwa Aleksander. Seria się nazywa Zabawa i Nauka. I łączymy tutaj w pary, tak? Poszczególne takie obrazki zwierząt, mamy i dziecka. No tu ćwiczymy percepcję, myślenie, kojarzenie, świadomą obserwację, analiza, trening właściwego kojarzenia, spostrzegawczość. Zaraz zobaczymy, jakie zwierzątka dzieci poznają. 48 puzli w środku jest, 24 tabliczki z dwóch elementów, które się składają. I na zasadach łączenia taką linią przerywaną, że raczej się nic nie powinno połamać przy łączeniu, co powinno być bardzo, bardzo wygodne. Wybrane już tutaj mamy, tak. Kangury, owieczki. O, tutaj też. Żółwiki. Od razu też widzimy wielkości. Kolory wyraźne tutaj są. Można o kolorach od razu porozmawiać. Które są identyczne. Jak je nazwać? Co tu jeszcze? Tu mamy też, tak, nosorożca. Widać, że duży nosorożec ma róg, mały jeszcze nie ma rogu, tak. Foczki też się różnią, mała i duża. Co my tu jeszcze mamy? Misie, niedźwiadki. Koniki. Jelonki. Jaka fajna sówka. Jest sówka. Lisy mamy. Krówka i tu też widać na krówce fajnie różnicę, tak, że tu ma już różki krówka, te wymiona. Rybka mała, duża. Na lwie też będzie mocno widać. Tylko tu jest nie mama, tylko tu jest tata, bo lwica nie ma grzywy. Więc tutaj jest rodzic i dziecko, z tego co rozumiem. Tutaj mamy dziki, też jest na dzikach mocno widać różnicę. Mały dzik, duży dzik. Tutaj świetnie zobrazowane, bo łabędzie dorosłe są przecież białe, a te malutkie to są szare. Tutaj mamy prosiaczka, świnkę, hipopotama. Też jest nauka o zwierzętach, jakie w ogóle zwierzęta są, jak je rozróżnić. O, bardzo dobrze różnicę widać. Kwoka i małe piskle. Tak, kotek też się różni generalnie. Od mały kotek kiciak, taki od dorosłego kota. Nie na wszystkich to jest tak bardzo widoczne, ale na wielu tak. No i zaraz sobie obejrzymy, tak. Tu mamy pieski, kotki, tak. Kury, wielbłądy. Znajdź mamę, tutaj znajdź tatę. Bo chyba lwy nie ma, lwice nie mają grzywy.
Nam się najbardziej podobają te, gdzie widać, że dzieci są inne. Dzieci młode są inne od dorosłych osobników. I tutaj widać, że jak rośniemy, to się zmieniamy. I o tym warto pamiętać. To jest mądra nauka. Tak to wygląda. I tak, tutaj zabawa nauka od drugiego roku życia, Aleksander. Puzzle znajdź mamę. Dzięki.